Panie komendancie, zagadka? Dajesz? Kto to? Debil? Nie zgadł pan, to ja. Słyszymy? Słyszymy, słyszymy. Ja słyszę, ja zatrzymuję samochody i ja rozmawiam z obywatelami. Patrz. Proszę bardzo, ile to się jechało? Witam serdecznie panów komendantów. Nieważne ile się jechało, ważne, że się was spotkało. Panowie oficerowie, karać trzeba i to surowo, lecz tych, co dla szpanu jeżdżą brawurowo. Ja powiem tak, jak wydbam wiecznie, by lepiej nam się żyło i bezpieczniej. Prewencja już dostała kaski, a dla drogówki śliczne odblaski, proszę bardzo. By pisać mandaty trzeba mieć czym, więc walcie do mnie chłopaki jak w dym. I oto odpowiadam na wasze zapotrzebowanie. Każdy z was po długopisiku dostanie, proszę bardzo. A że plucha nadchodzi i niepogoda, po parasolce się od firmy doda. A że łaska panów będzie wielka, oto dla dam panów perfum butelka. Pasuje do munduru. Dobra, niech wam praca sprawnie idzie, dodaję jeszcze po spidzie. Żart, cukierki dla dzieciaków. Kłaniam się i na do widzenia, taki mały prezencik od Gienia. Smycze, mogą się przydać. Hał, hał. Dobry wieczór państwu, witamy państwa bardzo serdecznie. Tym oto skeczem przywitał się z państwem Kabaret Młodych Panów. Witamy i bardzo serdecznie zapraszamy na program pod tytułem Z młodymi jak najbardziej. Kolejny skecz, który chcielibyśmy państwu pokazać, to skecz z najnowszej rzeczywistości Polski. Rzeczywistości, w której my jako Polacy, no, niekoniecznie potrafimy się odnaleźć. Tym bardziej, jak ta rzeczywistość spotyka nas w tak zakręconym miejscu, jakim może być szpital miejski, na przykład w Lublinie. Zapraszam. Halo, szpital miejski w Lublinie. Tak? Tak. 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 Tak, proszę pani, wiem, do czego służą karetki, ale powtarzam pani po raz czwarty. Nasz kierowca w szabas nie jeździ. Oj, Robert. Do widzenia. Hej. Dzień dobry, niech pan zawoła siostrę. No, jestem. Przecież pan nie może być siostrą, nie? Jestem jednym z trzech transwestytów pracujących w naszym szpitalu. Słuchaj, gościu... Siostro. Wolałabym, że mówili panowie do mnie siostro. Dobrze, proszę pani. Proszę pana, to jest gościu, proszę pana. Dobrze, proszę państwa. Nie wydaje mi się, że państwo mogli mi pomóc. No właśnie od tego tu jestem, co mu jest? No brzuch go boli. To może ja dotknę? No weź odsuń się, dobra? Zawołaj lekarza. Już wołałam, idzie. Panie doktorze! Dzień dobry, doktor Hadbany Teptete, Górne Kongo, Zair. Mam przyjemność leczyć tu w tym szpitalu. Co panom przylega? Już nic. My w odwiedziny, tak. Hola, pacjenty, hola. Panowie, spokojnie. Jest XXI wiek. Tak. Wszyscy żyjemy w jednej globalnej wiosce. Nie dotykaj mnie, no co ty robisz. Dobra, z jakiej czarnej jest wioski, e? Co? Przestań! Co powiedział? Nie, nic. Kolega chciał się zapytać, z jakiego pan jest plemienia. Z Kraśnika. Sąsiedzi. A co się stało? Brzuch mnie strasznie boli, panie doktorze, już nie daję rady. Brzuch boli. Ja może dotknę brzucha i sprawdzę. O! No co mu robisz, bambusie? No kurde. Zachowuj się. Kolega chciał powiedzieć Afroamerykaninie.
Ja mam nadzieję. Na pewno. Mam nadzieję. Weź się zachowuj. Dobrze, to panowie w takim razie coś zjedli niedobrego chyba. A no właśnie. No co niedobrego? Pan. Wódka Ogórek Elegancko. No niedobre, no. Tak, tylko popijaliśmy mlekiem. No i panie, a doktor... mleko jest białe. Przestań. Panie doktorze, o, i strasznie mnie wydeło. I tak mi tu po prostu... Pan jest w ciąży. Co? W ciąży, ciąża. Jak jest brzuch wywalony na wierzchu, to jest ciąża. W tym przypadku może nawet mnoga. Panie doktorze Bambo. Co? Ja nie mogę być w ciąży. Ja jestem facetem. Aha. Nie wiem jak u was, ale u nas to niemożliwe. I mi się przez pana cała diagnoza rypła. To w takim razie ma pan kadbulu batety. Co? Sama? Kadbulu batety biała się. Patrz. Kadbulu batety. Ja wiem, ja to czytałem. To te muchy CC przenoszą. Tak, i nosorożce, tak. To już nie ma ratunku. Jest? Jest. Jest, proszę pana, ratunek. Dużo węgla spożywczego. Tak. I czekolady gorzkiej. Gorzkiej. Czarnej. No i przegiął teraz, no co? Przestań. Panie doktorze, co? Ja nie mam czasu latać za jakąś czekoladą, tym bardziej węglem. Niech pan mi pomoże tu i teraz. Przecież wy znacie się na czarach, nie? Czyli prywatnie przyjął. To trzeba było tak od razu. Siostra tam skasuje 200 i poda mi sztuczce. Co? Żartowałem, proszę pana, czarny humor. Ojeju, dobrze. Poproszę pałę wodza. Idzie po... Nie boi. Pan Cima, pałę wodza, ryjem do światła. Prośba jest taka, że agresor też Cima. Trzymaj. Tam. Agresor. Tak. Tam się agresor grzecznie ładuje od pały, bardzo dobrze. Poproszę teraz szamana. Szaman po prostu wali pozytywem w twarz agresora i wysyłasz oka pozytywne fluidy miłości, przyjaźni, kumoterstwa i sitwy. I będzie tu patrzył na agresora, o, długopis z ptakiem. I ptak patrzy do słońca, ładuje się od Boga Słońca Ra. On zbiera energię z kosmosu, to chyba dla was za trudne. Kartka na zaklęcie, muzyka i piszemy zaklęcie. Kto ptecie to nie ptecie to, 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 chyba i na doktor to ptecie to. Pieczątka, zaklęcie musi oblecieć, dziewciutko. Leci. I proszę bardzo, gotowe zaklęcie obleciało dla pana. Ja to zabieram, puść to biały. I idziemy z siostrą na lunch. Panie doktorze Bambo. Co? Tylko gdzie ja mam to zaklęcie wypowiedzieć? W aptece, ciulu. Młody, chodź, wstawaj tu. Tak, młody, dzisiaj twój pierwszy raz. Mój pierwszy raz? Tak, twój pierwszy raz, proszę bardzo, Lizak. Lizak. Notes. Notes. Długopis. Długopis. Tak jest. Suszarka. Suszarka nie. Suszarka kto? Suszarka ja. Suszarka pan. Suszarka ja. Tak. Uwaga. Patrz, co za skurpacz ksiądz. Dzień dobry. Pochwalony. Moja wina. Twoja bardzo wielka wina. Zamodliłem się, synu. Nie jesteśmy spokrewnieni. Proszę księdza, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Ta, znam. Pięknie się tego nauczyłeś. No. Normalnie medal ci dać. Ta jest. I pajaca z siebie zrobić. Ta jest. Ksiądz to ma bardzo ciężkie kopyto. Coś powiedział? No co? Nogę znaczy. No.
Proszę bardzo, dokumenty. Co? Dokumenty. To co, nie dogadamy się? Nie. Nie odpuścicie? Nie. Dobrze, dobrze. Ja wam kiedyś nie odpuszczę. Będziecie się smażyć w ogniu piekielnym, po wodzie chodzić, pić, prosić, nie odpuszczę. Gadanie, gadanie. Święty Krzysztof zamieszka... Proszę księdza, co to jest obrazek ze świętym Krzysztofem? Co księdza nam tutaj? A ty co byś chciał ze świętą Dodą? A to są? Nie ma, ale mają być. Przepraszam, pomyliłem się, zboczenie zawodowe. Proszę księdza, to będzie mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. O, nieźle mnie podsumowałeś. Dobrze, dobrze. Nowa dzwonnica może poczekać. Nowy samochód księdza też. Synu, szatan przez ciebie przemawia. O, w obecności księdza by się nie odważył. Proszę księdza, dogadajmy się, dobra? O, to rozumiem. Jeden mądry. No, ja na służbie, ksiądz na służbie. I to jakiej pamiętaj? No niech będzie 250 zł i 3 punkty karne. No, to też nie mało, ale niech będzie. Wola boska. 500 zł, 6 punktów karnych. Ja już napisałem. Dobrze, niech będzie moja strata. Chyba parafian. No, proszę księdza, no napisało się. Samo się napisało. Nie, ja mam to nie chwaląc się tą rączką sprawił. Jak kłamie, niech mi uschnie. I ci uschnie, boś rękę na sługę Bożego podniósł. O, proszę księdza, dróg ścisłego zarachowania, no. Oby was w niebie tak nie zarachowali, jak wy mnie. Proszę księdza, na pochera się, na pogrzeb się spóźnimy. Stasiu, kiedyś to wino mszalne cię zgubi. A tam? Daj panu 500 zł. Za co? Na rozrabiałań. Nie, my nie możemy przyjmować pieniędzy. Nagle nie możecie, tam bierz. Bierz, synu, durnia ze mnie nie rób. No proszę księdza, ale to jest mandat kredytowy. Co to znaczy? No płatny na poczcie, no. Bierz, synu, poczta strajkuje. A, bym zapomniał, widzę nowy radiowóz macie. No, 1.9 TDI, istny szatan. To i tak gorszy od mojego. A poświęcony? O! A opity? O! To jeszcze poświęcić trzeba. Stasiu, licz. 100, 200, 300, 400, 500. Bóg zapłać. Jak to Bóg zapłać? Proszę państwa, prawdziwych fachowców poznajemy w biedzie, a prawdziwa bieda pozostaje po fachowcach. A, to remonty, ale ja nie będę remontować, ja se wezwę jakąś ekipę. O, niech będą ci. 3, 2, 1. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Dobry. Czy to usługi budowlane od A do Z? No. A zdzieracie tapety? Śmieszne. No. Proszę pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. To sobie pan rób. Śmieszne. Wiem. Proszę pana, tak. Chciałem sobie... Dobra, jaki tam jest adres? Wawelska 25/18. Wawelska 25/18, Heniu, notuj. Tak. Dobra, a co tam się stało? Jeszcze nic. To po co dzwonisz? Proszę pana, chciałem sobie tak, gładzie, regipsy, kafelki, no, ścianki działowe, pomalować to wszystko, no żeby ładnie było. Aha. To kiedy będziecie? Już jesteśmy. Słuchaj, dobra, Haniu, tu wiercimy dwa kołki, tu dwa kołki i całą ścianę walimy w tą stronę. Hop! O, dobra, ale co to, co? Tam jest rura z gazem. Szanowny pan, dzwonisz do gazowni, bo jak to pierduchnie, no, to... No nie teraz, no panowie, no... Teraz jarać się chce. Gościa pan masz. Sąsiad? Sąsiad, ściany nie mam. No ja też, no. Integracja, ściana ma być. No panowie, zróbcie coś z tym, no tu jest plan, a pan... Właśnie. Trzeba było dzwonić, że jest plan.
Inaczej byśmy się zabrali za to. A teraz to już pan potrzebuje fachowca. No, my się poddajemy. Tak, ale żeby nie było, 300 wy się należy. O, to jest wrażliwy temat. Pójdę auto odpalić. Dobra. 300 zł, proszę pana, jakaś praca wykonana została. Dam 200. Niech będzie moja strata. Pana, tak? Moja. Do widzenia. Powodzenia. Nie, no co to było? Co to... O, może z góralami będzie lepiej. Alo? Halo, hej! Panie, ryć mi tu na duchę! Halo! Maryna, weź mi tę wełnę z na ducha! Halo, gdzie pan jest? Jako gdzie zech jest, jak zech w biurze jest. Halo, czy to Baca Invest? A, dokładnie, spod Samiuszki Tater. Proszę pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. A to piknie, słoko, się raduje, macha do nas rączkami w Zakopane, hej! No hej. Chciałem sobie zrobić tak, remont w mieszkaniu, gładzie, regipsy, kafelki, taką dziurę zamurować. Dziurę robimy, dziurę. No, pomalować to wszystko, żeby ładnie było. A, to pięknie. To co, kiedy będziecie? Ekipka zmontowana, już jadą. Dziękuję, do widzenia. A, hej. Hej. Lepszy salco, znowu podnieś do góry. Lepszy salco, wrócić łatwi w ciemnocie. Witos, ekipa remontowa z Podsamiuszkich Tatar! Hey. Witos, Waluś, witos, Kapela, witos, ja! Dzień dobry. Waluś, łasypek dla pana. Kuń Cezar! A to se kupicie przy jakim hipermarkecie. Stoimy do Gdańska. Proszę pana, tak, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. Tutaj jest plan, proszę bardzo. Co chodzę, o jakiś mum ciemnotę. Jakieś dudki by się przydały. Zaliczka. Ile? 500 zł. Ile? O panie, ja bym kapelę z Podsamiuszkich Tater. Ano. Walusia. Ja. A Walusia musiałem ład maryny ładciągać. Zaś nie przesadzę. Kuniami. Taki ciężki? Nie, panie, on jak na marynę wlezie, to stąd się halny bierze. Proszę pana, tak, chciałem sobie zrobić kafelki, gładzie, regipsy, tą dziurę zamurować. To se panocku po tej syćko zrobicie, a teraz godejcie, gdzie jest drzewo i stawiamy chałupę. Hej! Jakie drzewo? No drzewo, panie, jest drzewo, jest chałupa, jak nie, to jest dupa. Proszę pana, tu są gładzie, regipsy, tam styropiany stoją, co to... Waluś, widziałem? Ze styropianu chałupę mamy postawić, czyś ty łocipiał. To jest drzewo, albo nie? To nam gitary zawracacie, no. To zadzwońcie, jak będzie drzewo. A teraz wam pięknie zagrumy. A jak? Waluś! Opa! Nie, no. Nie, no. Gdzie te ekipy wszystkie wyjechały, no? Po 3 razy sztuka. Halo? Halo? No. Halo, czy to Fachman Invest? No. Proszę pana, bo ja sobie chciałem zrobić remont w mieszkaniu. Chciałem sobie tak, gładzie, regipsy, kafelki, pomalować to wszystko, taką dziurę zamurować, no żeby ładnie było. No i co? No to może by pan jakąś ekipę wezwał, nie? No to do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Włodzimierz W, Roman S, Romuś tutaj. Dzień dobry. My, proszę pana, jesteśmy gwiazdami programu Usterka. To znaczy sieci, fachowcy, tak? Najlepsi w kraju, proszę pana. Dobra. Dobrze, na początek, Romuś, no. Szukaj kamery, likwiduj. Okej. Okay. Proszę. Proszę pana, tak, to jest plan. Chciałem sobie zrobić kafelki tu, gładzie, regipsy, tą dziurę zamurować. Pomalować to wszystko, żeby ładnie było. Proszę bardzo, daję panu plan. 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 Tak jest. Mhm. Dobra. Dobrze. Romuś, jak? Ja nic nie widzę. Dobrze. No to właściwie wszystko, proszę pana. Jeszcze zaliczka. Ile? 600 zł. Ile? Gwiazdy telewizji, proszę pana. Potem się pan będzie chwalił sąsiadom. Tak. Proszę pana, to wszystko, co mam. Na początek może być. Dobra, to do widzenia i powodzenia. Nawzajem. Tak jest. Kierowniku,
Dzwonimy do Heńka. A jeśli będzie trzeba, z Mendą podzielić. Ale Menda się zna. Romuś! Heniu, cześć. Słuchaj, fucha jest. Kładłeś kiedyś kafelki? Co? No są kafelki, jest klej. Tylko w cholerę jakichś krzyżyków. Ja nie wiem, co koleś chce pomnik, czy co. No. Regipsy. A regipsy kiedyś kładłeś? Romuś będzie kładł. Co nie widzi? Widzi regipsy duże. No murowałeś kiedyś, bo gościu tu ma taką dziurę. Bez odbioru. No co, jest, miał być zrobione, pan sobie gada przez telefon, ten to coś grzebie. Służbowo, co służbowo, panie. Służbowo. Panie, po prostu tragedia. Właśnie, Romuś. Jaka tragedia? Tragedia się taka stała, że się okazało, że ściany są za krzywe i nie możemy się tego podjąć, zabrania nam etyka zawodowa. Właśnie. No a te, na pieniądze? Nie, to co pan zapłacił, to wystarczy. Tylko byśmy jeszcze jakiś obiad zjedli, piwko. Wino! O, panie. Tam się ludzi pracy nie traktuje. Już mi stąd poszli. Za komuny tak nie było, panie. Solidarność! Poszli! Solidarność! Ja was w prasie, w radiu, w tyle, ja was wszędzie opiszę. Warszawiaki. Sąsiad. Jak tak patrzę na was, najważa. Dajecie się dmuchać jak balonik. Sąsiad, tak gadasz, jakiś pomysł masz? Sąsiad ma szał pomysłu w głowie. Tak. Mamy jedną dziurę, nie? No mamy. Dupniemy drugą, zobaczmy co będzie. Nie, sąsiad, coś się zwariował? Sąsiad! sąsiad. No i co teraz? Za pomysł, ja tu przeciąg teraz mam. Stereo masz. No i co teraz będzie? Czas pokaże. Sąsiad, co to było? Tam metro masz. Szanowni państwo, a teraz będzie piosenka. I tutaj apel do wszystkich panów. Szanowni panowie, zanim się zgodzicie, żeby w waszych domach pojawił się pieseczek, to się dobrze zastanówcie, bo to się może obrócić przeciwko wam. Posłuchajcie sami. Dla zobrazowania powagi problemu model. Może on przyjmować również barwy wojenne. Ja może pokażę. Takie skurczybyki są najgorsze. Wychodzę z domu, piąta rano, kurza mać. Bo funiseruni się zachciało znowu szczać. A winda znów zepsuta, ludzie co za pech. I muszę z buta 11 pięterech. Żoneczka dzieciom pod choinkę dała psa. A z potrzebami tego chuja latam ja. Na głowie piękna kokardka, a na pazurkach ma tipsy, a przed nią pierzy perfuma, a za nią kupy zbieram ja. Nienawidzę tego bydlaka. Psycholog, kosmetyczka i prywatny stracz, a mnie nie starcza nawet, żeby w totka grać. Dla funi kawior, polędwiczki, no a ja jem to wszystko, po czym fuja straczkę ma. I przez to wszystko znowu jak najęty chlam, a miałem tylko wyprowadzić psa. Na głowie piękna kokardka,
A na pazurkach ma tipsy, a przed nią bierze perfuma, a za nią kupy zbieram ja. Nagle na horyzoncie jest ratunek. To sąsiad wyszedł z psem na spacerunek. No więc podchodzę, pytam, jak tam się pan ma? A funia się zjeżyła na sąsiada psa. Sam z Stafem nie ma żartów, coś funi świtało. Walczyła dzielnie, no a jemu smakowało. Dziękuję. Podczas Grand Prix Brazylii. Gorąca atmosfera na torze, wokół toru i oczywiście w pitstopach. Jak na razie prowadzi Hamilton przed Alonso i Kubicą. Wielkie emocje na torze, ale spójrzmy, co się dzieje w pitstopie. Właśnie podjeżdża Lewis Hamilton. Szybka wymiana opon, paliwa i już ruszył na tor. Wspaniała praca mechaników. A tymczasem BMW Sauber. Sitzen klappen, ja? Ja, gut. Perła. Prost. Sehr gut. Ja. Helmut! Ja? Robert kommt. Moment. Nein. Nein. Prost. Prost. Ja. Hans? Ja? Oponen? Sehr gut. Ja, Dembica für Kubica. Ja. Prost. Ja. Prost. Ja. Steffen? Ja? Benzin? Ja, Benzin gut. Ja, Benzin gut. Ja. Hm. A Schlauf? Was ist das Schlauf? Wąż ogrodowy Volksdeutschu. Moment! Moment, moment, schneller, Steffen, schneller! Arbeit, Arbeit, ja. Steffen, Arbeit! Ja. Gut, gut, scheiße, gut! Sehr gut, sehr gut, ja. 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 Prost! Prost! Ja. Heili, heilo, heila. Helmut! Helmut! Ja? Robert kommt? Moment. Moment. Schneller! Nein. Nein. Ja, 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 nein, nein, Alonso. Oh, ja. Sieben Sekunden. Sieben Sekunden. Scheiße. Scheiße. Sieben Sekunden. Sieben Robert? Robert, Robert, Moment, Robert, schneller, schneller, ja, ja, Moment, Robert, ja. Ja, Robert, zur Kontroll. Bitte lachen, keine Grenzen, Schengen. Zigarette? Nein, okay. Bier, Bier. Na ja, ja, ja. Robert, wymienić? Wymienić? Czy przednie? Skrzyd, skrzyd. Spoiler? Nein, okay, gut. Okay, schneller, Robert. Schneller, Robert. Schneller, Robert. Schneller, Robert. Ja, schneller, Robert. Helmut, Helmut. Prost! BMW Sauber, über alles! Yeah. Prost! Robert, Robert, über alles! Ja? Was ist das? Scheiße! Robert! Proszę państwa. Ja,
Proszę państwa, samolot prezydencki jest... Jest jak strój. Nie lata. I są niezłe jaja. Cześć. Witam. Cześć. Cześć. Dokąd dziś lecimy? Oby jak najdalej. Gruzja. Dobrze, że mamy ruski samolot. Dobra, łączymy się z wieżą. No, no jest buta w to przypieprz, mocniej. Jeszcze raz. Czekaj. Hello, 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 hello. This is Air Force One. We are taking down... Dobra, nie pajacuj, normalnie mów. Tu samolot prezydencki Rzeczpospolitej Polskiej, tu Polew 154. No my też tu mamy niezły Polew. Ha, 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 ha. Dopchajcie go tu bliżej, bo głowa państwa chce wejść na pokład. Pewnie znowu mu trzeba będzie oczy zawiązać. No. Ja bym go uśpił. Panowie, bez takich jesteście na kanale ogólnodostępnym. Ups. Wiesz co, ostatnio mówiłem mechanikom, no, żeby zamontowali nam te brakujące części do silników. No i co? No właśnie po nie lecimy. Ty! Ostatnio byliśmy na szczycie G8. No, najbogatsze państwa świata i my. Jak to Polska na szczycie G8? Awaryjnie lądowaliśmy. Ale wiesz co? No. Chciałbym kiedyś polecieć takim prawdziwym Air Force One. Z prawdziwym prezydentem. O. Panowie, kiedy wystartujemy? Nie możemy wystartować, bo nas samolot Lufthansa blokuje. No, mam jakiś gościu coś z jakimiś poszami. Porozwieszał płaszcze, nie wyjdziesz tamtąd, że coś tam... Bo nie chcecie mi powiedzieć, że nie lecimy przez jakiegoś debila. Właśnie tak. To są jakieś żarty. O co, pan prezydent się denerwuje? Pan prezydent się nie denerwuje. Pan prezydent się piekli. Chyba harczy. coś powiedział? Nic. Sprzęt nam troszkę harczy, ale damy radę, jesteśmy żołnierzami przecież. No to startujcie, żołnierze. Łączymy się z tyłem. Witamy serdecznie, panie prezydencie, na pokładziku. Dzień dobry. Prosimy zapiąć paseczki w foteliczkach, bo może bujać, oj, może. Panie prezydencie, tu mówi drugi pilot. Ja bardzo chciałem przeprosić za Brukselę, ale wtedy naprawdę byłem chory. A teraz zamykamy oczęta, myślimy o czymś przyjemnym, widzimy same ciepłe barwy, premier jest daleko. Jest, cichutko jest. Śpi. Startujemy. Dobra, przełączono automatyczny pilot. Dobrze, bo mi się ster wyrwał. Ty. Co? Czujesz gaz? To ty nie wiesz? Co? Ostatnio wszystkie samoloty nam na gaz przerobili. Żartujesz. Ej, no co to było? Bocian. Tak szybko? No co, wiosna idzie, chłop. Panowie, długo jeszcze polecimy? A czy my w ogóle lecimy? No w ogóle, jak pan tak to będzie często przychodził, to nigdy i nigdzie nie dolecimy. A. Dobra, dobra, nie denerwujcie się. Lubię do was przychodzić. Tak. Tu przynajmniej się można wyprostować. Jaki pan, taki kram. Nie ja kazałem sufity obniżać. Ja też nie. Ej, no co to było? Znowu bocian? Nie. Premier. Rejsowym. No i patrz, no i znowu premier będzie pierwszy, no. Jak zawsze.
Co? Ja mu tego nie powiem. Powiesz, powiesz. Sam sobie jedzi po... Panowie, co się dzieje? Zróbcie... Wieża, mamy problem z maszyną. Dobra, nie strasz. Nie, no poważnie mówię. Pali się silnik. Dwa silniki się palą. Podwozie się raczej nie wysunie. Nie. Obniżamy lot i mamy tylko dwa spadochrony. Co robić? Skaźcie. Dobra. Panowie, co teraz będzie? Proszę Państwa, Polska dzieli się na Polskę A i Polskę B. Polska A już wyjechała, a Polska B dopiero jedzie. Bo ma dalej. Władek, dawaj do autobusu! Dawaj! Siada! Mania, dawaj ten inwentarz na ziemię, durna babo! No i koza z fotela! No! I morda w kubę, bo kierowca gębę rozdziabił. Pewnie powiedzieć, co chciał. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pokładzie przewoźnika międzynarodowego firmy Konon Tour. Pochwalony! Dzień dobry. Jedziemy z Białegostoku do Londynu na święta, tak? Do dziecków na święta jedziemy. No, Z darami. Tylko taka prośba, żeby te kury i gęsi nie na fotelach, dobrze? Maja słyszała? Na ziemię to wszystko daj. I pa, durna baba, kozę w pasy zapięła. ty durna ty. Jeszcze fotel popsuła. No. Spokojnie rozkładają się. To stare muszą być. To jedź, panie, zanim się wszystko rozpieprzy. Panie kierowca? No? A za ile tam dojedziem? 24 godzinki. Oj, pomorek, to zwierzęta nie dojada. Spokojnie będą postoje, nie? A, to dobrze. To dobrze, panie, bo człowiek to wszystko wytrzyma, a zwierzęciu nie przetłumaczy. Dawaj, jedź. Co taki wyjdzie puścił, jakby się koty gryzły? Ty lepiej by puścił naszego, co? Bo my tu z Łackiem kasety przygotowali stereo. No, teraz Polska będzie. Jak w domu. Nic cisza. I noga z gazu, bo kobyła nie nadąża. Jak to kobyła? Kobyłę my z tyłu wiązali, bo do autobusu za cholery wleźć nie chciała. Manie, trzymaj ty silnie. Panie kierowco, może by tak postój zrobić? Cały inwentarz ryczy. Wjeżdżamy do Warszawy, postój będzie. A co tu tak pizga? Klimatyzacja włączona. Jak sobie będę chciał klimatyzację, to sobie do suwałk pojadę. Oj, ty durny, ty lepiej patrzę, jak stolicy pobudowali. Wow. Do samego nieba. Na cholerę. A co to za zamczysko? Pałac Kultury i Nauki. Nie kojarzę. Nie dziwię się. A to co za brzydactwo? Dworzec centralny wjeżdżamy. Złotopolskie, no. Dobra, postój 20 minut. Oj, dobrze, bo kartofle odsadzi trzeba. Ojej. Ty patrz, jak patrzą na nas, jak na światowców jakich. W końcu z trzeciego świata jesteście, nie? Oj, żeby ty zaraz za światów nie był. Oj, żeby ty... A ty na pomnik nie lej, wieśniaku! A jaki pomnik? Ryba z cyckami. Siadaj. Koniec, idziemy. Jedź, człowieku, bo dzieci czekają. Panie. Co? A po co wy to wszystko do Londynu wieziecie, co? No panie, jak to po co? Tate dziecka pojechali do tego Londynu. Tam teraz wnuczęta to nawet nie wiedzą, jak kury, kaczki wyglądają. A że o krowie nie wspomnę. O jakiej krowie? No krowa. No panie, jak tak bez krowy? A gdzie wy tą krowę macie? Z tyłu na siedzeniu. Nie boj. Poćwiartowana, zapeklowana. Czoskim na tarta śmierdzieć nie będzie. Uwędzona.
O, ty chyba nie dowędził. Mania! Masz! No trzymaj świnie! Świniaka! Trzymaj świnia! Jak jest świniak, to musi być i brmucha. Dawaj, dawaj! Napijem się brmuchę, dawaj! Dawaj, o, teraz! Co robi? Co robi brmucha? Koniec wysiadka! Władek, o rany! To ty patrz, jaki neon, jak kolorowo, no. Od razu widać, że na zachodzie. No. Dawaj żetony, dzwoni dawaj. Do dzieci, dawaj. Dzwoń. No, niech się kur... Proszę państwa, teraz będzie pieśń. Bardzo sentymentalna, bardzo prosimy o przyciemnienie świateł. Jeżeli ktoś z państwa ma zapalniczkę, jeżeli ktoś pali, jego problem. Bardzo prosimy wyjąć i zrobić tak, jak na, proszę państwa, jak na Guns N' Roses, żeby był klimat. Pięknie. Nie widzę ani jednej zapalniczki, ale jest pięknie. Dziękuję. Maestro. Mother. Młody, chodź tu, młody, co to jest? Lizak. No ale... Chory lizak. Młody, patrz i się ucz, bo wiecznie żyć nie będę. Można? Szacunek. No. To nasz, to... Zichu! Co? Nogi mi uwaliła! Przecież masz, głupku! Faktycznie. Spanikowałem. To dlaczego ja chodzić nie mogę? Nie wiem. Zapraszam. Była? Chyba mamy suszkę. Stłuczkę. Suszkę, no. Dogadujemy się, czy dzwonimy na policję. Znaczy się, ja znam numer, mogę zadzwonić. Właśnie panowie uderzyli w radiowóz. Żartujesz? Nie. Pardon. Niechcący. Polonez tylko. Cicho! Co? Jaką ja dużą jaskuchę widziałem. Będzie padać. Który z panów prowadził samochód? Co? Który z panów prowadził samochód? A w jakim sensie? No za kierownicą, no. Nie wiem.
Nie uważałem, nie znam się z panem. Obywatelu, powtarzam pytanie, który z panów prowadził samochód za kierownicą? Obywatelu! Obywatelu! Co? Takie kółko, Titek, kierunkowskaz tam takie. Tyś też jest Titek, kurde. Coś ty powiedział? Co? Coś ty powiedział? Nic! Odbiło mi się. No. Nic nie było. Przypomniałem sobie wszystko, panie Pało. Mariusz, do ciebie. No nie patrz się głupio, tylko wstań i pogadaj z władzą, jaka by ona nie była. Podpowiadam marzec. Kto w marcu urodzony, poddaj, poddaj, poddaj. Ała. Nie popychaj. Devolaj. Chyba voila. No, lala. O co chodzi? Właśnie, jaki jest powód zatrzymania? Ubezpieczenie, dowód rejestracyjny, prawo jazdy, poproszę. A stare czy nowe? Nie no, nowe no. Jak zdam, to dam. Piona, mówiłem coś? W takim razie imię, nazwisko, proszę. Dobra, pyś. Hmm? Ja jestem Kuś Puchatek, a to jest Prosiaczek. Zachrunkaj. Okej. Ja umiem jeszcze tygryska, pa. Mariuszu, ja cię bardzo proszę, nie szalej. Nie szalej, bo się normalnie zorientują. Co? Oni? Oni są czujni jak fotoradar normalnie. Zobacz, jaki sokoli wzrok spod czapy wali, pa. Prosiaczku. No? A czy ty jesteś głodny, czy nie głodny? A cóż bym zeżar? Dobra. Chłopaki, schodźcie po hamburgery. Przepraszam. No? A sos czosnkowy czy cacyki? Jaki sos? Wszystko jedno. Młody debilu. No, debilu. No, debile dwa. A panowie są kompletnie pijani. Co? Coś ty powiedział? Pijani? No ty jesteś pijany. Ja jestem chory. Miałem taką straszną chorobę z Filipin. No? Co nie może łączyć alkoholu z lekami? I nie łączę. I przez to leków nie bierze. Proszę bardzo, dmuchamy. O, jaki zaszczyt. Czatopa. Masz branie. Wyprostuj się, Mariusz, i do dna. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, proszę. Już zabawę spieprzył. Do buzi, proszę. Sam chcę wejść do buzi. Nie będę dmuchał, nie będę dmuchał. Mariusz! Dawaj, gościu, co? Jedziemy na krew. Co ty robisz, debilu? Jak ty co robię, są? Jak co robię? Gram na czas, ho! Proszę państwa, są różne tajemnice. Tajemnica fatimska, tajemnica spowiedzi, tajemnica lekarska,
tajemnica twierdzy szyfrów, tajemnice natury. Dlatego zapraszam na kolejny odcinek programu Bliżej Natury. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj zajmiemy się tajemnicami, jakie skrywa nasza Matka Ziemia. A któż może być bliżej tych tajemnic, jeśli nie niedoceniany, styrany życiem górnik? Zaprosiliśmy do nas górnika z jednej ze śląskich kopalń, aby nam o tym opowiedział. Panie Andrzeju. Panie Andrzeju! Ja już jechałem go dać. Przed siebie. Dupia do przodku, ja. Proszę. Widzę, że z charakteryzatorką nie miał pan przyjemności. No chłopia prosto z gruby dupia, nie z dancingu. Co ze ty myślisz? Dupać z gruby, prawda, czyli iść z kopalni, prawda? Dupać, synku, to jest dupać. Tak, dobrze. Panie Andrzeju, co pana dzisiaj dziwnego, tajemniczego spotkało na kopalni? Najbardziej mnie zadziwiło, tak, że kumbaj działał. Tak, ale mieliśmy o naturze rozmawiać. No z natury nie działo. Dobrze, to niech nam pan zatem coś powie na temat tajemniczych liści paproci odbitych w węglu. A chopie, to nie ma żadna tajemnica. Znaczy, to jest tajemnica, rozumiesz? Bo na grubie jest taka maszyna, taki sztympel, co te paproczki na tym węglu dup, dup, dup. A te ciule z Warszawy po 15 złotków to kupują. Ale jak chcesz, to ci powiem tak, oryktyk, tajemnica na grubie, to jest łaźnia. O. Ja. Hopie, tam normalnie jak wleziesz, to potem 3 dni na życiu nie umiesz usiedzieć. Godają, że to jest utopek, ale ja myślę, że to jest strzałowy lucek. Strzałowy to jest taki człowiek, który rozsadza przodek, prawda? Albo zadek. Proszę. Ale jogo do podna. Troszkę kultury, panie Andrzeju. Była kiedyś taka legenda o łysku z pokładu Idy. Robił na kawu charydutowy, rozumiesz? Ale Zabuska się zwolnił, rozumiesz? Wziął ta emerytura postmostowo, kupił se Matiza, rozumiesz? To pieruństwo mu do studzienki wpadło, rozumiesz? Pieruństwo, czyli coś złego, prawda? Czyli Matiz. No i teraz przyjął się na Hawuka Marcel dupie na nowego. O, i tu ciekawostka. Dupać, czyli zarabiać pieniądze, kosić szmal, prawda? Ja też ci dupnę, jak mnie będziesz tak tłumaczył. Skądże się? Z Warszawy. Ja to wiedział. Taki ciul to ino z Warszawy może być. Wypraszam się. Ty się sam wyproś. Ale jak chcesz, to ja ci powiem, ta korychtyk, tajemnica na grubie, rozumiesz, tak, to jest skarbnik. O, ciekawe. To tak jest ciekawe, ty, bo co wypłata 15 złotków bierę, a tego nie widać. Aha, to pan troszkę o innym skarbniku mówi, prawda? Ja, bo tego z gorczkiem złota jeszcze żaden nie widział. Chyba go te kurwy ze związków zamknęły. Urzędnicy z kopalni, prawda? Panie Andrzeju, mogą nas dzieci oglądać? Chopie, bo ja się znerwował, bo właśnie przez takie jak oni, jak ty, to ją musza dupać. Szyb pochylnia. Po co? Powodzionka? Ja to mam w życiu, rozumiesz? Nie będę dupą, nie, bo już mam dość, chopie. Ja to mam gdzieś, prawda? Ja to mam gdzieś. A wodzionka, dla państwa informacji, to jest taka zupa z chleba, taka zalewajka. Ty wiesz, co to jest wodzionka? Ty wiesz, co to jest wodzionka? Tak. Jak ty w tej Warszawie pomarańczy w dupio. Nie wiesz, ale ja ci powiem. Wdupiasz pomarańcze, czyli jeść cytrusy, prawda? Słuchaj, ja ci powiem, bo mi się wspomniało. Ta korychtyk, tajemnica na grubie, rozumiesz? Tak. To są szczury.
szczury. Ja, one tam są, tylko nikt nie godał, bo nie. By sanepid gruba zawrzył. Kopal. Gruba. Ale mój ojciec przed wojną widział szczura 15 kilo. I co ten szczur godął? Mówił. Godął, ciulu. I on padł do mojego ojca tak. Idź za hołdy. Takie śląskie góry, prawda? Nie oci dupna. Ludzie chcą wiedzieć. Wykop ta chodupno dziura, wciepnij tam zgnite jabłko i zasuj. Zakop. Zasuj. Ja. I on tak zrobił, ty, i wyrosła mu ta chodupno jabłonka. Takie jabłca Antonówki, rozumiesz? Nie rozumiesz. Panie Andrzeju, to jest jakaś wyssana z palca legenda. To nie ma legenda, to jest prawda. Legenda jest taka, że ten szczur zeżor konia. Ale ja w to nie wierzę, Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w redakcji Pisma dla Kobiet. Kto najlepiej zna kobiety? One same? Nie sądzę. U nas nawet naczelny jest facetem. I co, jest już? Nie ma. Jak nie dajesz rady sieroto, to się zwolni. Jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wydaje mi się. Na początek takie pytanie. Który baran do poprzedniego numeru dołączył płytę z kolędami? Mógłbyś mi powiedzieć, synku, kto słucha kolęd w maju? Ja słucham. Świetnie. Mam nadzieję, że jest więcej takich wrażliwych Polek jak ty. Co się cieszysz, panie fotografie? Kto to jest? Nie wiem. No właśnie, 60 tysięcy naszych czytelniczek nie wie, kto to jest. A propos czytelniczek, Cichopek brała ślub. Kto był? Ja byłem. Świetnie, co napisałeś? Proszę. Co to znaczy, że była wspaniała zabawa, wszyscy się świetnie bawili? No normalnie, jak na weselach czambałamba i do przodu sam tańczyłem z panią Kasią. Normalnie, człowieku, ty mi masz napisać, że tam się bili, szarpali, że ona na własnym ślubie płakała. To Polki chcą czytać. Ale tak nie było. W dupie mam, jak tam było. Tekst masz poprawić. Aha, i napisz mi jeszcze, że film się rozpadł. To już będzie przesada. Przesada to będzie, jak się kombi rozpadnie. Szefie, mam ciekawe zdjęcie. Kto to jest? Jakiś pijak się wywrócił, to zrobiłem, nie? No i dobrze, tylko rozmasz twarz i napisz Wojewódzki przedawkował. Słuchajcie, do następnego numeru musi być coś o gliniarzach. Wiecie teraz te wszystkie seriale, wiecie, babeczki to... No, wywiad z Grabowskim masz? Ale on nie jest policjantem. A ty nie jesteś dziennikarzem, a pracujesz w redakcji. A młody miał z Lindą rozmawiać? Rozmawiaj z Lindą? Nie chciał ze mną gadać. Się nie dziwię. Ale ja się nie pytam, czy chciał z tobą gadać, tylko czy masz wywiad, tak? No, nie ma rozmowy, nie ma wywiadu. Nie, przecież. Nie ma wywiadu, nie ma pensji, nie? Przecież. Po spotkaniu pójdziesz do pani Aldony i weźmiesz sobie szablony wywiadów i porozmawiasz sobie z panem Lindą w kąciku. A, szefie, dzwonił jeden koleś, mówi, że ma tanio na zbyciu 500 metrów rury PCV. 5 centymetrów średnica. Panowie, to dobry temat. Burza mózgów, proszę. Ja wiem. Proszę bardzo. Potniemy je na małe, cieniutkie krążki i do następnego numeru dołączymy jako kolczyki albo bransoletki. Brawo! Można? Super. No. Można? Awans. Będą z niego ludzie. Tak. A do następnego numeru panele podłogowe. A co? Nie, do następnego numeru kupimy tak jak dwaj kretyni 20 tysięcy czajników. To był bardzo dobry pomysł. Tak, czajniki do gazety. Idealne po prostu. Na każdym było nasze logo. Na czoło se pieprznij to logo. Nie za takie pieniądze.
Szefie, a co z ogłoszeniami drobnymi? Jak mamy, to dajemy. Mam jedno. Proszę. Ciepłą posadkę obejmę. Michał Listkiewicz. Tak, gorącą sprzedam. Grzegorz Lato. Nie, babeczki nie lubią sportu. Babeczki lubią... Diety. O, odchudzanie babeczki lubią. Dokładnie. Romek, napiszesz dietę. No ja nie znam żadnej diety. To widzę, bo ciągle żresz. Ale napisz, nie wiem, co może odchudzać? Buraki. O, że buraki odchudzają. Pastewne. O, właśnie. Albo takie jak szef. O, i ten, i... No co się cieszycie? Buraki odchudzają, tak? Tak. No to napisz, że są dobre na celulitis, na włosy. Nie chcę z tego jakieś napary maseczki, robią, sałatki. Wcierają w jakieś nogi. Ciasto z burakami. O, hot dogi z burakami dobre. Tak. Na przykład. I ten. I plakat. O, mroczkowie. W burakach. Buraki. Jak szef. Zaraz zeżresz tą gazetę. Dobra, nie ma czasu. Idziemy rozładować tira. Jest pełen różowych japonek do czerwcowego numeru. Proszę. Nie. Odbierz. Halo, redakcja Kobiety, telefon zaufania. Tak, słucham? Tak. Tak. Niech pani nie skacze. Niech pani nie skacze, momencik. Co? Kobieta stoi na dachu swojego domu i mówi, że skoczy, bo Krzysiu z M jak miłość nie żyje. Skacz! Wypad. Halo. Proszę pani, niech się pani nie wygłupia, niech pani nie skacze. Niech pani sobie przyłączy na TV Polonia. On w powtórkach tam jeszcze żyje. Proszę państwa, są sprawy, o których warto rozmawiać, a nawet trzeba. No gdzie pani jest? Tyle razy mówiłem, oskarżona siedzi tu na ławie oskarżonych, a nie tu w pierwszym rzędzie, w okularach, z chustą. Mam tam do pani zejść? Brawa dla pani. Pani pierwszy raz w sądzie? Pierwszy. A ja nie. Sprawa Sądu Karnego w Lublinie. Rozprawa z artykułu 44 ust. 2 o domowy mobbing przeciwko oskarżonej Agacie Teresie G. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść, sąd przeszedł. Panie sędzio, wysoki sądzie! Chwila. Orła szukam. Chwila. W sprawie przewodniczy sędzia Roman Andrzej Marek. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę wprowadzić poszkodowanego Tadeusza Włodzimierza G. Tadeusza Włodzimierza G, tak. Proszę się nie bać, spokojnie, panie Tadeuszu, spokojnie, bez nerwów, bliżej tutaj prosimy, niech się pan nie boi. W sądzie panu żona nie pieprznie. Rozpoczynam posiedzenie sądu. Czy poszkodowany poznaje oskarżoną? Tak. Czy poszkodowany może potwierdzić, że oskarżona Agata Teresa G. używała wobec niego przemocy? Czy ja mógłbym prosić o status świadka koronnego? Nie, to dotyczy poważniejszych spraw. W takim razie ja o Agatce, o żonie? Oskarżonej? Tak. Złego słowa powiedzieć nie mogę. A dlaczego pan nie może? Bo żona źle znosi krytykę. Czy
Czyli mam rozumieć, że pan był zastraszany, tak? Tak, nie. Tam czasami głos podniosła, co tam? A jakich słów używała oskarżona, kiedy podnosiła głos? Proszę, oskarżona teraz powie przed sądem, jak wyzywała męża. Pani Agato, do mikrofonu. Proszę się nie czaić. Mój ty niedobry. Weź proszę cię. Ja proszę o spokój, bo każę wyprowadzić. To nie jest cyrk, poważna sprawa, prawda? Proszę tak bez jaj, dobrze? Normalnie. Jak w domu. Słuchamy. Łobuzie. Dobrze, widzę, że ma pani kłopoty z pamięcią. Proszę bardzo, poszkodowany przypomni oskarżonej, jakich wyrazów używała przeciwko niemu. Tu, teraz? Nie, pojutrze. No teraz jest pana sprawa, tak? Tak. To proszę bardzo, słuchamy, bo ja nie mam czasu. Tych na k? Domyślam się, pani Agato, że o kochanie nie chodziło. Kochanie przy drogach nie stoi. No ładnie, słuchamy dalej. Tych na ch? Domyślam się, o co chodziło. Tak o to. I tych na y. Na y? Tak też na y. To chyba yeti. To też mnie obrażało. Panie Tadeuszu, świadkowie w sprawie, czyli sąsiedzi, którzy złożyli doniesienie do prokuratury, zeznali, że był pan bity, dręczony, że w pana domu dochodziło do drastycznych scen, że pani Agata tam nieźle szalała, że był pan molestowany w nocy na różny sposób. A to chyba akurat nie zarzut. Zarzut. No, jak patrzę na pana, to zarzut. Dobrze, niech mi pan powie, kiedy po raz pierwszy pan został uderzony przez żonę, w jakich okolicznościach i dlaczego, przypominam, że zeznaje pan pod przysięgą. Tak. Słucham. To było 3 tygodnie po ślubie. Tak. Uderzyła mnie 3 razy pięścią w głowę po raz pierwszy. Dlaczego? Bo źle złożyłem tapczan u teściów. Znaczy się, tapczan składa się na 2, ja złożyłem na 3, moja wina. A czy wobec tego zdarzenia pan, jako mężczyzna, że się tak wyrażę, czy pan jakoś zareagował? Tak. Jak? Podniosłem głos. Jak pan podniósł głos? W górę. A co to znaczy w górę? Proszę jaśniej. No mężczyźnie nieznacznie głos podnosi się w górę, kiedy ona mnie tam... Tam pana uderzyła? Tak. Przepraszam bardzo, czy oskarżoną to bawi? Tylko trochę. No wydaje mi się, że nie powinno. Mnie na samą myśl boli. Mnie też. Stasia też. Dobrze, panie Tadeuszu, niech mi pan powie, co się wydarzyło później. Aż jestem ciekawy. Później był szpital. Po wyjściu ze szpitala w naszym związku wiele się zmieniło. Jak się zmieniło? Na plus oczywiście. O, można. Tak. Słuchamy, proszę. Miałem więcej swobody. Mogłem chadzać na zakupy. Na pocztę sam. Szał po prostu. Miałem też więcej pieniążków od żony. Mogłem sobie kupić jakieś nowe bandaże. Jakieś markowe tabletki przeciwbólowe. Panie Tadeuszu, zanim się pan zapędzi, o ile ja dobrze pamiętam akta, to pan po wyjściu ze szpitala miał jeszcze na ręce i nodze gips. Mógł mi pan to wyjaśnić? Bo te wyjścia były w ramach rehabilitacji. Żona powiedziała, że złamanie trzeba rozchodzić. Rozchodziłem. 5 roku jak z bicia strzelił, pełna sprawność, mogę pokazać. Proszę bardzo. Człowieku, tobie się ręka źle zrosła. Nie, dobrze, tu prosto, tu mam elegancko na siatki, chodzę. O. Panie Tadeuszu, świadkowie w sprawie zeznali także, że do pani Agaty przychodzili jacyś mężczyźni. Tak, koleżanki z pracy. To gdzie żona pracuje? W hucie, na tokarce.
To wiele wyjaśnia. A niech mi pan jeszcze powie, jak wyglądało wasze wspólne mieszkanie? Miałem dostęp do kuchni, do całej kuchni. Czad. A łazienka, sanitariat, pokoje? Tak było przez pół roku, dopóki dzierżawiłem przedpokój od żony. Później już do sąsiadów się chodziło, po klatkach się sikało. Czy oskarżona może potwierdzić przed sądem, że czerpała korzyści majątkowe z tytułu najmu przedpokoju? Absolutnie nie. Nie. Przecież mam faktury. Dobrze, dołączymy to do akt. Panie Tadeuszu, niech mi pan jeszcze powie, czy wobec tych wszystkich wydarzeń nie próbował pan uciekać z domu? Proszę pana... Wysoki sądzie, obszczymurze. Moja żona dobiega do bramy w 5 sekund. No. To wiele wyjaśnia. Czy pan chciałby coś jeszcze dodać przed ogłoszeniem wyroku? Już wystarczająco sobie nagrabiłem, nie. Czy oskarżona ma coś do powiedzenia? Nie. Dziękuję. Proszę państwa, po dłuższym zastanowieniu jako sędzia sądu okręgowego orzekam, co następuje. 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 7. Ograniczenie swobody wobec współmałżonka do 100 metrów, kara grzywnych, 2000 zł kosztów sądowych i manipulacyjnych. No i słusznie, trzeba wyrywać chwasty ze społeczeństwa. I tak sobie myślę, panie Tadeuszu, że oprócz tego odpracujesz pan jeszcze 80 godzin społecznie w zieleni miejskiej, koniec. Jak to ja, proszę pana, jestem poszkodowany, tu siedzi oskarżona. Pan jesteś dupa, pana... nie poszkodowany. Dupa i popierdółka. Taka łajza, co se rady w domu nie daje, przychodzi do sądu i mi gitarę zawraca, bo go baba leje. Poszkodowana to jest ta biedna kobieta. Poszkodowana to jest ta biedna kobieta, że taką łajzę za męża wzięła. Wielkie brawa dla pani Agaty, wielkie brawa za wspaniałą postawę obywatelską. Dziękujemy pani Agato, dziękujemy i przepraszam, że się pani musiała fatygować do sądu, ale nie moja wina, że pani pantoflarza za męża wzięła. Było lepiej wybierać, a nie taką łajzę, co przyjdzie będzie jęcza. Się będę odwoływał. Ta popłać się jeszcze może, co? Weź go, Stasiu, bo mi jasna krew zaleje. Z tobą też się spotkamy i tak. A on mnie będzie sądem straszył, no nie. Przez gnoja kaczką rzuciłem. Proszę państwa, może i ten wyrok jest mało sprawiedliwy, ale kurwa potrzebny. Nie teraz. Nie teraz. Co się stało z naszą klasą? Już mnie wręcz ciekawość zżera. Czy ktoś wreszcie mi odpowie, jak się dostać do serwera? Ze 100 mega zdjęć w kolejce dawno miały być w galerii. Yes. Bill Gates przyjął zaproszenie. Brawo, szacun. Normalnie jestem pod wielkim wrażeniem. Tak, a ty w ogóle masz jakiś przyjaciół? Ciebie mam, to mi wystarcza. Zrobiłem ci coś, czy coś? Tak zrobiłeś mi, człowieku, bo zamiast kopiować płyty, to siedzisz na jakiejś durnej naszej klasie. No wcale nie jest taka durna. Mądra jest. Jak mnie wkurwia ta twoja wista.
Mogę ci Linuxa postawić. Pasjansa se postaw. Zrobiłem ci coś, człowieku, tak, cały czas. Tak, zrobiłeś mi, człowieku, bo siedzisz ciągle na tym durnym internecie, abyś się dupami zajął. Wiesz, co to jest babeczka? Wiesz, co to jest tytryty? Człowieku, ty masz 29 lat, a ty nie wiesz, co to jest tytryty. O, jest. Co jest? Niespodzianka z dzichu, bo gdzie baba nie może, tam... Tam jest internet. Nie z dzichu, tam kolega pomoże. No bez przesady. Weź siedź tutaj, zaraz przyjdę. No, Zdzichu, czas wkroczyć w dorosłe życie. Wkrótce masz urodziny. Oto mój prezent. Co to jest? Babeczka, babeczka. Sam raz dla ciebie. Czekaj, bo ja ci to muszę powiedzieć po twojemu. To jest, Zdzichu, najnowszy procesor 2 giga RAM-u, myszka i port USB. Komputer, tak? No, taki lepszy laptop. Dobra, to wy się poznajcie, a ja idę zebrać zamówienia z akademika. O, Zdzichu, do akcji! Ale Robert, nie zostawiaj mnie samego. No co? Nie, bój się, nie taka baba straszna, jak się umaluje. Angela ZX200. Witaj, misiu. Jestem Angela. Dzień dobry, pani. Hejka. Może pani usiądzie? Chętnie. Wiesz. Możesz wybrać wersję głosową. Dla ciebie, misiu, mogę mówić głosem Krystyny Czubówny, Janusza Wajsa czy Marcina Kiedryńskiego. Ja lubię zwierzęta, to może bym głos pani Krystyny poprosił? Proszę bardzo. Teraz mówię do ciebie głosem Krystyny Czubówny. Ale to nie jest głos pani Krystyny. Jest. Nie jest. Jest? Nie. Pewnie, że jest. No. Wiesz, bo ja trochę siedzę w tych kompach. Mógłbym ci coś zaprogramować. Ściągnąć, byś coś mógł. Wchodziłem już na te strony, także wiesz. Kocham cię. Co? Przepraszam, mój błąd z mojej strony. Za szybko Zdzichu, to się działo. Zdzichu, może... Zrobili nam nalot, nic im nie mów. Dzień dobry, policja. Jesteście aresztowani pod zarzutem kopywania płyt, posiadania nielegalnego oprogramowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ne. To nie jest nielegalne. Macie jakieś dowody? Mamy. To nie... To jest prze... Panie komisarzu? Dobra. Dość tych pierdół. Aresztujemy ich. A ty? Tak. Następnym razem, tak, jak klikam... To wchodzisz! To się źle skończy kiedyś! I czapkę mi oddaj, bo jak kretyn wyglądam. Idziemy! Już! Wody! 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 Młody, 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 młody. Suszymy? Suszymy.
Może nie zauważył, czy co? Coś ty zrobił? Przecież ja mam 2 miesiące do emerytury, no! No! Proszę państwa, to co państwo widzieli przez ostatnie tam parędziesiąt minut, oprócz ten ze mną żenada. Dziękuję. No. Proszę państwa, dlatego teraz zagramy taką sztukę pod tytułem Romeo i Julia. Ktoś zna? Jedna osoba, super. Proszę państwa, ja jestem reżyserem tej sztuki i będę państwa tutaj wszystkich prosić o to, żebyśmy razem zagrali. Widzieli państwo, jakich mam aktorów? To duże słowo. Na początek pan. No co się pan odwraca? Pan z nami zagra. Wielkie brawa dla tego pana. Jak ma pan na imię? Kamil. Kamil, tak? Panie Kamilu, pan z nami w Romeo i Julii zagra... Balkon. Tak. Pan zagra balkon i pan stanie w takiej pozycji. No proszę, tak. Prawie jak małyż. Pana ręce to są poręcze, pana głowa gzymsik i na pana w pewnym momencie wyjdzie Julia. Okej? Okay? Super. Super. Dobra. W związku z tym, że rzecz dzieje się w Weronie, tam są takie stare, wiekowe balkony. Jak na taki balkon się wejdzie, to on wydaje takie odgłosy, tak skrzeczy, tak robi tak... No spróbujmy. Wielkie brawa dla pana Kamila. Może pan usiąść. Niech się pan nasiedzi, bo to trwa 40 minut, także jeszcze się pan nastoi. Dobra, idziemy dalej, szukamy następnej osoby. Pani miała, zdaje się, siedzieć w pierwszym rzędzie. Tak, żeśmy się umawiali. Wielkie brawa dla tej pani. Proszę. Jak ma pani na imię? Ewelina. Ewelina. Pani Ewelino, pani z nami w Romeo i Julii zagra słoneczko. Słońce, tak? Pani prawa ręka. Tak, ta. Wyciągnięta w ten oto sposób tworzy nam horyzont. Pani głowa to jest słońce. Jak ja do pani podejdę bliżej, to pani zajdzie. No słońca zachodzą, prawda? Ja pani pokażę... Pokazać pani, czy pani wie, jak to się robi? Mniej więcej pani wie. Ja pani pokażę. Moja ręka to jest horyzont, głowa, słońce i tak pomału sobie zachodzimy. No, brawa dla pani Eweliny. Może pani usiąść. Pan. A, jak ma pan na imię? Kamil. Wszyscy mają na imię Kamil? Panie Kamilu, brawa dla pana Kamila oczywiście. Panie Kamilu, proszę o powstanie na chwilę w pozycji. Odgłos? Nie. Pan, panie Kamilu 2, zagra z nami księżyc. Taki prawie w pełni. Taki przymglony trochę. I pan będzie łuną świecić na balkon. Łuna wygląda tak. Ale na balkon. No znakomicie, brawa dla panów Kamilu. Można usiąść. Proszę państwa, i żeby reszcie nie było żal, to podzielimy sobie salę na pół. Się państwo muszą określić. I tak u góry tam też wszyscy. I ta część sali, oprócz pana Kamila, zagra z nami wróbelki.
Wróbelki stwarzają nastrój muzyczny, ćwierkolą, pitolą, tam ćwirlają, wszystko jedno. Ćwirli, 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 proszę. Dobra. A ta część sali, oprócz słoneczka i księżyca, zagra z nami las. Raz na zakończenie sztuki złowieszczo szumi, wyciągając obydwie gałęzie do góry. Szsz, proszę. Można? Dobra. Uwaga, próba. Wróbelki. Raz. Wróbelki. Raz. Wróbelki. Wróbelki. Balkon. Już. Już zaczynamy grać. Pozycja, proszę, odgłos jeszcze raz. Taki pytający, zalotnik taki. Dobra, księżyc zaczyna łuną świecić. Na stojąco. Tak jest, słońce zachodzi. Pomału, pomału. Wróbelki. Raz. I na scenę wchodzi Julia. Julia na scenę, proszę. Ta-dam! Jestem szalona, uwierz mi, zawsze nią. No, ja bardzo przepraszam, ale tu miała być jakaś dziewczyna, a nie jakieś ta-dam. Dziewczęta, powiedziałaś, że w takich pierdołach grać nie będą. Jestem ja szalona. Balkon, no nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale... Wchodź na balkon. Który to? Tu. Już idę do ciebie, mój malutki. I se na ciebie... Aleś mi chłopa wybrał. Widać, że chodzi na siłownię. Popatrzeć. Nie, Julia, wiesz co, balkon, proszę tutaj do tyłu, w moją stronę bardziej, tak, do tyłu, o, tak, tyłem do Julii. Słucham? Balkon chciał coś powiedzieć? Nie. No. O, ręce do tyłu, tak, dobrze. No, tylko nie pod kieckę, bo sieknę w łeb. Ja z porządnego domu jestem. Tak jest, odgłos. Ja coś czuję, że on zaraz pierduknie. Trzymaj się, balkon, damy radę. Później zmienimy pozycję. Księżyc z łuną zaczyna świecić. Łożyc skubany daje po oczach. Słoneczko zachodzi. Wróbelki. Raz. A tam u góry co nie machają? Jakaś łąka tam jest, czy co? Polana. Polane. Dobra, uwaga, Julia. Co? Gramy. Julia, ja. Romeo, Romeo, gdzie jesteś? Wołaj, proszę. Romeo, Romeo, gdzie jesteś? Wołaj, proszę. Julia, samo Romeo, gdzie jesteś? Samo Romeo, gdzie jesteś? Wołaj. Julia, Romeo, pff. Romeo, pff. Swoją drogą durne teksty Szekspir pisał. Niby tak i pisać, a se mógł Stachurskiego posłuchać. Zostańmy razem, zostańmy razem, ja i ty. Romeo na scenę, proszę. Romeo, czy ty jesteś Romeo? Tu jestem. Ach, gdzie tu jesteś? Dobrze. Co to jest? Po prostu przed państwem Jozin z Bazin. Ale wiocha, normalnie młody Kononowicz. Władziu, krowy dojść to tam. Idź tań krowie koło dupy, będzie to samo. Julia! No co, to ma być Romeo? Co ty go na wagę kupiłeś? Czy w sklepie wszystko po 5 zł? Się znalazł trzeci brat bliźniak. Pan Pacynka. Kota masz? Co? Kota masz? Chomika mam. I pewnie zapierdziela z nim tym kołowrotku. Nie. Bo wyglądasz jak z pralki wyjęty. Było się dać wywirować. Co, a ty może piękna jesteś, co?
A ja mam ci piękna i błękitna we mnie krew, bo ja mam z domu Gosiewska. A lustro w domu masz? Mam i to duże. Patrzysz czasami? Patrzę. I co, boli? Ciebie też zaraz zaboli, jak zejdę z tego balkonu i tak cię kopnę. No co, nie będzie mnie obrażał. Ja ostatnio byłam w Playboyu. Tak, rozkładówka była w samochodzie z ciemnymi szybami. A ty zaraz będziesz miał ciemne oczy, jak ci Matrixa zrobię. Będziesz śpiewał czarno oczy, widzę czarno oczy. Julia. Przepraszam, trochę festynowa jest. Wróbelki. Raz. Księżyc. Słońce. Balkon. Ty, a balkon już ma wyjście z progu. Pamiętaj o telemarku, bo ci egzym spoczaska. Balkon wyżej głowy, bo se urwiesz. Dobra, uwaga, Romeo, proszę. No, a więc chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie przy mnie. Nie chcę. A musisz. Julio, moja Julio. Jeszcze nie twoja. Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza tiruwa. Ty musisz o mnie postarać. Chodź tu pod balkon i wyjdź serenady. I zaśpiewaj mi złoty krążek, ten złocisty jego blask, ten złoci... Przepraszam, ale ostatnio byłam na weselu. Tańczyłam to z panem młodym. Tyle pamiętam. Romeo, proszę. Proszę, książę dupa. Julio, moja Julio. No. Ale mu smoka zrobiłam. Nie rób tak. Bo co? Bo mnie to kręci. Ciebie by nawet Renata Beger rozkręciła. Romeo. Julio, moja Julio. No? Dlaczego masz takie wielkie oczy? No bo stoję na balkonie, nie? I wróbelki! Raz! Balkon! Salony! Księżyc jest, słońce jest. Romeo, proszę. Julio, moja Julio. No? Dlaczego w twym nosie takie włosie? Widzisz, zaczyna, nie będę grał. No, czemu duży masz? Bo czuję, że cię kocham. Fuj. I wróbelki! Nas! Balkon! Ale rumak. Księżyc, słońce, Romeo. Julio, moja Julio. Na! Dlaczego jesteś taka wielka? Dlaczego? To pytanie w twoich uszach, a w moich brak odpowiedzi. Dlaczego? Bo zjadłam jabłko na prochach, debilu, dlatego. A kto cię w to wrobił? Królik Roger. Chyba król. Królik, bo malutki był taki jak ty. I wróbelki! Sprawdzałem. Wróbelki, dobrze? Las? Balkon? Księżyc, słońce, Romeo. Panie reżyserzu. Co? Czy ja mógłbym to zagrać ze słoneczkiem? Hej, maleńka, spójrz na misia. O. Hej, maleńka, ty się nie ciesz, bo ja zazdrosna jestem. I zaraz zejdę z tego balkonu, podejdę i będziesz miała zaćmienie. Julia! No co, nie będzie mi chłopa odbijać. Niech se na księżyc wejdzie, niech się zaciemniają. A nie mojego Romea. Wróbelki! Balkon!
Balkon! Nie dał rady. Nie! O, Jezus się zaniósł. Słońce jest, księżyc jest, Romeo. Tak. Wynocha. O, ja. Właśnie, wypadł. Jak to wypadł? Mam jeszcze kwiatki dla Julii. A flaszki nie masz? Ja, tak. Krowy doić. Wróbelki! Las! Julia! Co? Wypadł. Co ty powiedziałeś? Wypadł. Czekaj, balkon zaraz wraca. Czy znowu na ciebie wlizę? Co ty? Nie podobało ci się, jak gram? Nie. Dobrze, idę. Mhm. I cię mój tatuś załatwi. Ha! Taki duży jest, zobacz. Ci dupala skopie, zobacz. Co, maleńka? Myślisz, że mnie wygryziesz? Ci zaraz te promyczki połamie, zobacz. Nie. Nie bijcie braw, nie bijcie braw. Jakaś prowincjonalna aktorka z Radomia. Są lepsi aktorzy wszyscy, jak tak siedzą i stoją. Stoją. Tak. I teraz tak, księżyc. Oklaskami podziękuję słoneczku. O, księżyc, klaskałeś u Rubika? Dobrze. Słoneczko odwzajemni to oklaskami, oczywiście księżycowi. Wróbelki? Wróbelki oklaskami podziękuję państwu, którzy grali las. Las odwzajemni to wróbelkom. Ja dziękuję państwu, a wszyscy dziękują balkonowi. Wielkie brawa. I my również bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Wystąpił dla państwa Kabaret Młodych Panów. Dziękujemy pięknie za udział w naszym programie. Proszę państwa, niektóre piosenki robi się dla poklasku, niektóre robi się dla uznania, a ta została zrobiona dla YouTube'a. Cichy, aśmy wczoraj popili. Cichy. Cześć, cichy. A gdzie blaster? Sorry. Siema. Elo. Sorry, hopy, ale się po prostu sobie ospoilerowałem tak nisko. Jakiś gówniarz żyletkę rzucił po prostu na podłogę. Utkłem. Utkłeś? Utkłem. No. Co to za klub? Deja vu. Deja vu. Tam się konduktor nie interesuj może. Tam se... Listonosz padł. No. Gdzie masz kota, chłopie? Kurde. Parkingowy ćwoku. Parkingowy padł bez sensu. Nie ma takiej bajki, chłopie. Kurde. Skumaj trochę. Tam se rozkminiaj, czy ci tam pociągów nie rozpinają łebki, albo że ci sprayami nie malują, albo się nie interesujcie nami, człowieku. Do Warsa se skoczy. Człowieku, a tu DJ, kumamy o co chodzi. Yeah. A ty się ucz. Sobota wieczór. Ważne, że każdy się bawi, bo CD playa, muza pierwsza klasa, na pierwsza bit.
że światło przygasa. Chromna aluma, niebieskie neony, bajera, kluczyk, to wabyk na lachony. Z tyłu ziomale się gniotą razem z basem, bo w bagażniku mam wielką butlę z gazem. Ciszej grajcie! Gdzie? W aucie! Co? Jajco! A z pani chcesz? Ciszej grajcie! Gdzie? W aucie! Co? Jajco! Co? Ja jestem stróżem na tym parkingu i na Okęciu pilnowałem już Boeingu. Otóż wyrażę me skromne zdanie, że ten wasz tuning to zwykłe sranie w banie. Owiewka z Jelcza i spoiler z tektury, daleko temu do wypasionej fury. Nie przeginajcie! Gdzie? W aucie! Co? Alumfelga! Co? Nie przeginajcie! Gdzie? W aucie! Co? Alumfelga! My też coś mamy do powiedzenia, że bez tuningu to nie ma jeżdżenia. Więc się nie rzucaj, ty stary pierdzielu, bo zobacz jak tu nas wielu jest wielu. My mamy kasę i złoto na klacie, od Naja buty z Adasia gacie. Dużo tu lampów i dużo neonów, no a pod machą ze 2000 koniów. Już nie jarajcie! Gdzie? W aucie! Co? UFO! Co? Już nie jarajcie! Gdzie? W aucie! Co? UFO! UFO! Na koniec powiem wam coś mimo woli. Rzecz przykra i być może was zaboli. Choćbyście nie wiem jak się starali, to nie zrobicie tylko Ferrari. A zakład? Zakład? To jest bardzo dobry samochód, naprawdę. Kabaret młodych panów. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Byliśmy przygotowani. Proszę Państwa, w tym miejscu miała pojawić się zapowiedź, ale ktoś ją ukradł. Pewnie ci dwaj. Do celi! Już! Czarny chleb, do celi. Czarna kawa, opętani samotnością, myślą wciąż, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Generalnie jest to cicho, ale tam byśmy po prostu całość przetransponowali do tonacji F. Na górach nie dajesz rady. Kumasz? No. Kumam. Dobra, 3, 4. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą... Dzień dobry, przydzielono mnie do panów. Po prostu... Dobrze, młody, że jesteś, bo tak się składa, jest rebus, bibułka, tytoń, filterek. Słucham? Kopcni wary na szluga. Fajki masz? Nie palę, wybacz mistrzu. Słuchaj, ja jestem Stachu i możesz mi mówić Stachu. Stachu. A to jest Nel. I wyobraź sobie, kurde, że możesz mówić mi Nel. Nel. Czyli ja jestem Saba. Saba. Dobra, słuchaj, to jest taka hierarchia. Ja pyknąłem babkę na przejściu, w 5 sekund zarobiłem torebkę,
Komplet kosmetyków pani Walewska, tubka Amolu i skarbczyk. 5 sekund, czujesz? To jest szacun. No. Szacun. A teraz ja. No. Napad na bank. Ojej. 200 firmowych długopisów, karton kalendarzyków, kawa rozpuszczalna i kubek prezesa. Mów mi, królu. Królu. Dobra, a ty, młody, że tak zapytam, za co garuję? Za piraty. Gdzie masz statek, chłopie? Gdzie masz statek? Za płyty pirackie. A szanty? Tam na poli, tam kielichy. Szanuj pokład, kurde. Majtku. Majtku, slipku. Kurde. Dobra, no to słuchamy twoich morskich opowieści. Niech nas urzeknie twoja historia. Sobota wieczór, siedziałem sam w pokoju. Kopnąłem w drzwi. Wszedłem do drugiego pokoju, na stole leżała wizytówka klubu nocnego, wziąłem ją. Wcześniej wyciągnąłem z szuflady nóż. Wyszedłem na korytarz. Przed windą stał strażnik, dźgnąłem go nożem. Dlaczego go zabiłeś? Żeby mieć broń. A, no, no, no. Wziąłem do broń, wszedłem do windy i zjechałem na dół. Przepraszam, ja was nie nudzę. Nie. Obok głowy świsnęła mi kula. Patrzę, strzelanina. Miałem 3 kule, więc strzeliłem. Nie trafiłem. Kurwa! Cofnąłem się do windy i wjechałem na górę. No. Tam stał kosz z bielizną, a w środku była bazuka. Wziąłem ją. Jak w koszu z bielizną bazuka? Zawsze tam jest. No. Się wie, nie? No. Miałem bazukę i jazda na dół. Na dzień dobry dostałem 3 kulki w głowę. Młody! Nic ci się nie stało! Znowu jestem w pokoju. Moment, jak znowu w pokoju? Chwila. Nie zasejwowałem. Kurwa! Młody, na każdej akcji się sejwuje. Zawsze sejwujesz, tak, no, my zawsze sejwujemy, chłopie. No dobra, od początku. No pokój, wieczór, sobota, wizytówka, nóż. Teraz wszedłem do łazienki, tam była apteczka. Wziąłem sobie zastrzyk z adrenaliny. Jak zastrzyk z adrenaliny? Normalnie, buch w serce. O Jezu. No, młody, normalnie na lapo waliłeś, respekt na celi. Masz pryczę na górze. Dzięki. Wychodzę na korytarz, teraz wiedziałem, gdzie kto stoi. To w tych samych miejscach stali? No, to jest drugie podejście. A. No, strażnik, pistolet i jazda na dół. Tam było prawdziwe gniazdo os. Sami mafiozi, odpaliłem bazukę. Ja chcę żyć. Mam 4 gwiazdki pościgu. Co? 40 federalny na głowie. To jest w Stanach, jesteśmy! W Nowym Jorku. Normalnie ekstradycja. Wow. Nie. Wtedy trzeba pamiętać o F10. Co to jest F10? Ja wiem, ty to brałeś. Nie wiem. Co to jest F10? Taki klawisz to jest. Klawisz! Dawaj klawisz! O. Dobra, mamy klawisza, co teraz? Trzeba kliknąć. Nelu, kliknij go! Kliknij! Dobrze! Co teraz? Chodu! Wpieprzamy! Dziękuję bardzo serdecznie, Kabaret Młodych Panów z Drywnika. Państwo, no mamy
Ostatni bis. To jest taki numer, który powstał na taką imprezę, która jest w Rybniku, Rybnicka Jesień Kabaretowa. I tam mówi się po śląsku. Już państwo mieli styczność z tym słownictwem w tym dzisiejszym dniu. Dlatego ten sketch będzie też po śląsku. Tak trochę mniej, ale będzie też tłumacz, także zapraszam. Witam państwa w programie z mikrofonem po boiskach. Dzisiaj odwiedzimy pana Andrzeja, być może już państwu znanego, bo się okazało, że pan Andrzej jest trenerem trzecioligowej drużyny Semafor Hebzie. Zaraz podpatrzymy jego pracę. Ale idziesz, Brzezina, idziesz z tą balą, idziesz, gromy, gromy, do przodku, synki, do przodku, jak na grubie, cisnąć, cisnąć tych goroli z Warszawy, ja, cisnąć, ja, Brzezina, Brzezina, graj tą balą, więcej, więcej. Witam, panie Andrzeju. Ty, ja cię skądś znam. Był pan u mnie w programie kiedyś, tak? I co, zdegradowali cię do sportu? Ja, teraz tam wszystkie szumowiny idą. Ja i gromy, synki, gromy! Brzezina, ciśniesz do przodku z tą balą, cały czas gromy! No i nie bój się, wejdź mu w nogi, normalnie szłapę mu połom! To jest warszawiok! Panie Andrzeju, widzę, że pan po pracy sobie tutaj trenuje drużynę. Ja se ta grubia, rozumiesz, na gruba iść, potem gołębia, a potem futbal. Tak. Pokryj, Boruc, ciepę się na tabala, ciepę się! Boruc? Macie Boruca w składzie? Ja żyć, a nie Boruca. Żerę jak Boruc, rozumiesz? I gromy, synki, gromy! Żrać jak Boruc. Brzezina! Dużo pić, prawda? Brzezina, ty grosz w laczach czy w sztolach? Weź normalnie mu połom te szłapy. Sztole. Jo cię do Sosnowca sprzedą, zobaczysz. Sztole to takie buty z korkami, prawda? Ale cały czas ta bala gro, cały czas gromy, panie, gromy, synki, gromy. Panie Andrzeju, widzę, panu świetnie idzie. Nie myślał pan na przykład, żeby trenować reprezentację? Ja chciał, rozumiesz, tylko wzięli tego Leo. I teraz nie dziwa, że te synki nie grają, bo oni nie rozumieją, co on do nich godo, rozumiesz? Z całym szacunkiem, ale pan też godo i nikt nie rozumie, prawda? A ciulnąć cię w pysk. Spokojnie, spokojnie. I gromy, synki, gromy! Brzezina, zlazujesz! Ty, knapik wytrzeźwiał! Budź go! Niech wlazuje za Brzezinę! No ten sam numer Szczewika, mo! Szczewik to jest but, prawda? Budź go! Brzezina, schodzisz, knapik wlazuje. I przeciep ta kaseta. Co? Kaseta, nie? Macie odgłosy meczu nagrane? No hopie, musi być atmosfera! Jak na Wembley! I gromy! Gromy! Cały czas! Grej! Nie bój się! Idziesz! Ja! I teraz będzie karny! Jest karny ja! Panie Andrzeju, skąd pan wiedział, że będzie karny? To już od połowy było widać, że zaraz będzie karny, no. Było widać, tak? Mnie się wydaje, panie Andrzeju, że pan sprzedaje mecze. Co? Tak. Kto ci tak powiedział? Dzielnicowy. Władek! Ożeby mu wszystkie gołębie wyzdychały. Ale dobra, jak chcesz, prawda, to teraz będę godął. Kto sro i kaj wylewo. Ale, panie Andrzeju, nie będziemy o szambie mówić przecież. A o czym będziemy gadać? O piłce nożnej. A to jest jedno. Ale teraz słuchaj, nagrywasz to? Tak. To teraz ja ci powiem. Jo, grubiosz i gołębiosz. Jo! Żadnego meczu nie szedł.